Witam bardzo serdecznie w grze 1994 Pool na PC DOSa. Gra wydana w tym samym roku przez Ninano Software. Więc mamy tutaj Begin, High Score i Exit. Więc oczywiście zobaczmy najpierw sobie High Score. Tak, tutaj mamy taką kobitkę z kijem. I oczywiście, jak widać, nie ma żadnych wpisów. Więc rozpocznijmy rozgrywkę. Jest to wersja Shareware, więc nie pogramy sobie w inne stoły, a jest ich tutaj 5. Mamy możliwość wyboru poziomu trudności. Oczywiście od tego poziomu trudności zależy, jak będziemy zdobywać punkty, więc oczywiście zostanę przy początkującym. Mamy jeden gracz, są dźwięki i tutaj tylko można wybrać dwa stoły. Więc na razie jest wybrany ten stół klasyczny, więc oczywiście potwierdzam. I co tutaj mamy? Pierwsza rzecz to instrukcja, czyli trzeba zdobyć 20 punktów, aby ukończyć grę. Oczywiście z 5 życiami. Żeby zdobyć punkty, muszę uderzać w... Muszę po prostu spowodować, aby kule czerwone były dotknięte i to dwie. Trzeba unikać oczywiście tego ognika. To jest więcej jakiejś instrukcji. No to akurat nie ma jakiegoś większego znaczenia. Więc dajemy sobie start. Mamy 5 żyć. Tu oczywiście można wybierać sobie, w które miejsce kulki uderzamy. A tutaj są tak jakby analizowanie trajektorii, czy też namierzanie trajektorii, powiedzmy, że będę chciał uderzyć tak. Punkt zdobędzie się, jeśli uderzę w czerwoną, czerwona uderzy w drugą czerwoną, więc muszę jakoś tak to zrobić, aby to się udało. Na dole oczywiście mam prędkość. Ja mogę sobie po prostu tak jakby obczaić temat, tak, tymi rzeczami i tak dalej. Więc właściwie prawym przyciskiem myszy się z tego wycofujemy. Więc to jest tylko takie, można sobie robić trasy uderzeń czy coś w tym rodzaju. Więc to nie jest takie akurat istotne. Ale jak chcemy uderzyć, to musimy wybrać oczywiście przynajmniej tą. Aha, mam mało czasu, to już muszę puścić. No właśnie, jeszcze mam czas na to, żeby wykonać ruch, nie wykonałem w tym momencie żadnego ruchu i straciłem jedno życie, więc postaram się już tego więcej nie robić. Dobra, trafiłem, jeszcze podwójne trafienie było, zobaczmy, jakieś punkty dostanę, 2 punkty. Tutaj mamy opcję score to go, czyli 18 punktów jeszcze muszę uzyskać, aby przejść, powiedzmy, no, planszę. Dobra, spróbuję teraz uderzyć tu, tylko muszę uważać, ok, będą kolejne punkty, udało się to zrobić. Tym razem 1 punkt. 2 punkty się uzyskuje, jak się uderzy w jedną czerwoną i potem w drugą, to wtedy taka możliwość zaistnieje. Można też od ścian, właśnie tak jak w ten sposób, też się punkty zdobywa. Jeśli odbijam od ścian, teraz dostałem 4 punkty w nagrodę. No i zobaczmy, co dalej się będzie działo. Muszę tutaj ustawić siłę dość zacną. Zobaczymy. I sru, zobaczmy, uderzy coś. A jak nie uderzy w nic, to niestety będzie utrata jednego z żyć. No właśnie. No właśnie, tak to bywa. Koń się topi, grzywa pływa. Dobra, tutaj uderzę, coś jest. Dobra, jak takie zderzenie jest, to przynajmniej 1 punkt powinienem dostać. Ważne, żeby... Tak, ważne, żeby nie stracić kuli, prawda? No spróbuję teraz... Ok, będą jakieś punkty. Jakby się jeszcze zderzyła biała z czerwoną, to można by było więcej punktów wycisnąć. A tak to jest tylko 1 punkt. Ale dobry i ten 1 punkt. Można też zrobić, że uderzenie w ścianę, od ściany w kulkę, to
też trochę więcej punktów można dostać, jeszcze jak się trafi drugą kulkę. Jeszcze raz, to będzie chyba coś więcej, mam nadzieję. Nie, 2 punkty tylko mi zaliczyło. Jeszcze 9 punktów zostało, aby ukończyć poziom, tak jakby. Czyli gra nie jest trudna, jak się trochę w bilarda gra, no to mniej więcej wiadomo, jak to trzeba wszystko robić. To teraz powinno pójść ładnie. Dobra, postaram się, żeby w ognik. Dobra, 2 punkty. Jeszcze zostało 6 punktów. Zobaczymy, jak pójdzie. O, tutaj muszę uderzyć, żeby jedno w drugą trafiła. No i będzie. I jeszcze się zdarzy. Aj, 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 aj. Tak się kończy właśnie, jak wpadniemy w ognik. Dobra. 3 punkty teraz zostały. Jeszcze 3 punkty zostały do szczęścia, więc może się uda. Okej, tylko nie w ogniku. O, ledwo co. Dobra, tu się jeszcze odbiło. Kolejne 3 punkty jest, udało się. A więc muzyczka gra. Nie wiem, ta kobieta jest jakaś taka przypakowana, czy co? Czy to jakiś babochłop? Muzyczka gra i mamy go to next level. Dobra, posłucham trochę muzyczki. No, muzyczka digitalizowana. Dobra. Nie jest jakaś specjalnie ciekawa ta muzyczka, więc przejdźmy do następnego levelu. Następny poziom. Teraz muszę uzyskać 23 punkty z 5 życiami. Czyli all the balls are bounced against the, czyli wszystkie piłki będą się odbijać od tej fiolki z trucizną. No dobra, zobaczymy, jak teraz pójdzie. Wio, zaczynamy zabawkę. Już mamy 3 punkty. Pierwsze zaliczone. Dobra, idzie jakoś, no. Aj, teraz chyba, że to dobrze, to będzie chyba w porządku. Tak jest, 4 punkty aż dostałem. Czego się nie spodziewałem generalnie. Dobra, zobaczę, czy uda się jakoś tak uderzyć, żeby. Okej, to było dobre. Myślę, że będzie coś więcej punktów, zaraz się okaże. 3 punkty, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Teraz by pasowało tak jakoś walnąć, żeby. No, uderzy w którąś jeszcze. Please, jest. Fuksem to było, ale się udało. Okej, dobra. No nawet dość szybko mi zaczęło iść. Mimo iż jest to wersja Share War, to nawet trzeba przyznać, że całkiem. Och, teraz będzie lipa. Dobrze się życia przynajmniej odnawiają od samego początku. Jak przejdziemy do kolejnego poziomu, to odnawiają się życia. Więc to jest dobre. Jestem przyzwyczajony przeważnie do tego, że. No, dojdź, 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 dojdź. Ach, kurczę, doszło. Jakimś dziwnym trafem 4 punkty mi zaliczyło. No to bardzo mnie to cieszy. Tak, 1 punkt dostanę. Mogłem mocniej uderzyć, ale nie uderzyłem mocniej, więc jest co jest. No i teraz będzie lipa. No, o nie, no teraz jeszcze taką mi tutaj jazdę zrobiło. Dobra, ale punkty jakieś będą, w porządku, jeszcze w białą trafić jest. I mamy 3 punkty, więc przeszedłem chyba do kolejnego poziomu. Dobra, nie ma co się patrzeć na tego babu chłopa. Z tego co wiem, to tu jest 100 plansz, przynajmniej w wersji oryginalnej, do przejścia. Teraz 26 punktów. Nice. Tickets. Here use your creativity to use these two trick holes and get better scores. Aha, czyli to są dziury, przez które można tą chyba kulkę przepuszczać.
No zaraz zobaczymy, na ile to, jak to będzie wyglądało. A w taki sposób to działa. O, okej. Nie dostałem żadnych punktów. Przecież coś tam się zdobyło, jakieś punkty się trafiło. O co to kamam? O co to kamam? O, teraz dostałem jeden punkt. Wtedy nie dostałem. O dziwne. No dobra, no nic nie będę. Ale kurczę. No to będzie ciekawe. 4 punkty. No i bardzo dobrze. Wykorzystaj swoją kreatywność, tak? No, to wykorzystuję. I kolejne 2 punkciki poszły. Nie, no, trzeba przyznać, że gra jest naprawdę ciekawa. Nie spodziewałem się, że to będzie taka ciekawa gra. Że ma różne tutaj właśnie takie historie. Jeden punkt tylko. No cóż, nie zawsze można mieć wszystko, co się chce. Też będzie przynajmniej jeden punkt. Dobra. Dobra, może przepuścimy to. Ach, dobra, uderzyło. Ale 4 punkty dostałem. Ciekawe. Już myślałem, że nic, żadnych punktów nie uzyskam. A to jednak udało się uzyskać. Teraz tylko jeden. Jakby trafiło mi w białą, to by było pewnie więcej, ale nie trafiło. Więc mam tylko jeden punkt. No dobra. Okay, będzie coś więcej? 2 punkty teraz. Dużo nie zostało. Punkty. Dobrze, jeszcze tylko 6 punktów do uzyskania i oj, teraz chyba nic z tego nie wyjdzie. Niestety będzie smutek. Okej. Dobra, spróbujmy, może się coś przeciśnie przez. Dobra, i tak się trafiło. 3 punkty i chyba kolejne 3 punkty się uda mi uzyskać. Zaraz zobaczymy. Coś będzie. 3 punkty, przeszedłem kolejny poziom. Dobra, next level. Co teraz? 29 punktów. Muszę dotknąć kwiata. A kwiatków w kolejności, by uzyskać punkty. Ten poziom nie jest dostępny w shareware wersji. Please try the hexagon instead. No właśnie, czyli tak myślałem, że w pewnym momencie już się chyba wszystko zakończy. Nie wiem, zobaczymy. Tak, nie działa. Wyskoczyło z gry. No masakra. Wyskoczyło całkowicie z gry, więc wybiorę teraz ten heksagon. Bardzo dziwne to było, to wyskoczenie z gry. Tu mamy heksagon, tu będzie trudniej. Muszę uzyskać 47 punktów i 7 życiami. Helikopter atakuje, więc nie możemy z nim walczyć. Ok, czyli trzeba będzie go omijać po prostu. Z tym, że akurat helikopter jest cały czas obiektem ruchomym. Tu może być problem. Chodzi o to, żeby biała kulka się z nim nie zderzyła w momencie ruchu,
Bo jak stoi, to oczywiście nic się złego nie stanie, ale w momencie ruchu, gdy a zobaczymy, spróbuję tutaj odbić od ściany. Także jest tutaj troszeczkę. No, dotkniemy. Więcej punktów, jeszcze od ściany się podbijałem. 5 punktów udało się zdobyć. Niesamowite. Dobra, teraz tutaj weźmiemy jeszcze, może uda się. Dobra, w taki sposób też może być. Mi to nie przeszkadza. Trochę się pobijało. 4 punkty. No to idzie dobrze. Nie wiem, czy tutaj uda mi się przejść całą wersję Share War. No, coś tu uderzy, czy nie uderzy nic. Mam jakieś plus 3 punkty, ale chyba właśnie. Nie, gdyby trafiło jakąkolwiek kulkę jeszcze raz czerwoną, to problem byłby rozwiązany, ale no niestety. Dobra. Dobrze, coś tutaj będzie z tych punktów. Zobaczymy ile. 2 punkty. Dobra, i 2. O, właśnie wleciałem w ten helikopter. Tak to właśnie efekt wygląda, więc on musi sobie polecieć gdzieś. Dobra, ja teraz zrobię z czymś takim, tylko żebym nie wpadł w helikopter. W helikopter w ogniu. Dobra, 2 punkty. Może być. Może jakoś tak, zobaczymy, czy się uda. Czasami klikam prawy przycisk myszy, bo jestem przyzwyczajony z innych gier, że prawym przyciskiem myszy się wyzwala piłkę, a tutaj lewym, i dlatego czasem mam właśnie ten problem. Ale dobra, jakieś punkty będą. Dobra, 5 punktów, ale mam 4 życia jeszcze. Muszę uważać. Ten helikopter jest po prostu bardzo niebezpieczny. Dobra, zobaczmy. Aj, trochę za słabo chyba, ale dotknąłem jeszcze tamtej kulki, to powinno być ok. I tak też jest, 4 punkty. No dobra. Jak tutaj teraz tą strzelić, żeby tamtą trafić i się nie zabić o helikopter, nie? Może jeszcze zrobimy tak. Lipa. Życia lecą. I kolejne życie stracimy. Nie, dotknęło. Całe szczęście. Jest jeden punkt, chociaż honorowy. Kurczę, już myślałem, że będzie niedobrze. Nie? No tak, teraz tutaj akurat helikopter mi się wpakował. Teraz idź stąd, gdzieś tam. Nie przeszkadzaj ludziom. Ok, zobaczymy, co teraz tutaj wyniknie z tego. 2 punkty. Ok. No to wio. I to. I powinny być 3 punkty, ale się okaże za chwilę. Nie, jeden punkt tylko, no to trochę kiepsko. No to troszeczkę kiepskawo, ale zobaczymy, może uda się. Ach, kurczę. Tam tu traf jest dobrze. I będzie chyba ze 3 punkty. 3, tak jest. Dobra, gdzie tutaj trzeba walnąć, żeby mniej więcej. Myślę, że w to miejsce, jak uderzę, to powinno być ok. Kurczę, tylko nie helikopter. A i ten helikopter mnie rozwali chyba. Byłoby dobrze, gdyby nie helikopter. Ale co zrobić? Znów helikopter. Znaczy, tutaj jest ciężko z tym helikopterem, bo jest to obiekt ruchomy. Gdyby był nieruchomy, to dałoby się to w jakikolwiek sposób ominąć. A tak to jest jak jest. Dobra, jakieś punkty będą. 2 punkty. No nie wiem, czy uda mi się tutaj wygrać tą partię jakkolwiek, biorąc pod uwagę, że a jak nie trafię, to już będzie koniec gry, no niestety. No i teraz gra inna muzyczka, game over, czyli nie udało mi się przejść pierwszej planszy. Znaczy, tutaj pokazuje, że jest to level 10, czyli poziom 10, no może było do 13 poziomu, więc podejrzewam, że tutaj co ileś poziomów się stały zmieniają w tej grze. Dobra, przycisk myszy, oczywiście wszystko samo się teraz dzieje. Gdybym chciał w to zagrać, to niestety tylko w wersji zarejestrowanej.
więc jak widać nie ma możliwości wyboru. Więc tak wygląda ta gra, zachęcam do zabawy. Naprawdę tych, którzy lubią wszelkiego rodzaju bilardy, to myślę, że jest to pozycja obowiązkowa. I do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na PC-DOS-a.